Chwała Bogu. Mamy możliwość być razem przed obliczem Boga, aby wspólnie oddawać Mu chwałę, aby razem nasz wzrok skierować na te przykłady, które pozostawił nam Jezus dla naśladowania. Daj obszczenie sercom, всех в одно соедини, обрати лицо ты к нам и беседу в нас начни. Слово Божие для нас чудовным покармом и каждого из нас напомина, чтобы наше сердце было завше готово велибить Бога. Wróćmy do wydarzeń z życia Syna Bożego na ziemi. Oto On, który przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca, aby każdemu z nas darować dostęp do Bożej łaski, która w Jezusie Chrystusie każdemu żyjącemu na ziemi jest dostępna. Tak jak dziś chrześcijański świat w tych okolicach, w których przypadło nam żyć tu na ziemi, przypomina to wydarzenie, które miało miejsce na początku misji, którą wypełnił Syn Boży, przychodząc na ten świat. I otwierając Ewangelię Mateusza, przypomnijmy z trzeciego rozdziału zapisane słowa. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios, albowiem ten, czy to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał sarancze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judeja i cała okolica nadjordańska. I byli chrzcieni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i sadeceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać sobie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chcę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wijadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody.
I oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci głębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wyjadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Ten wiersz 12 pokazuje dla nas, że do spichlerza trafia tylko ziarno pszenicy. Ale żeby to ziarno pszenicy wyrosło, potrzebna jest i słoma, liście, lodyga, liście i plewy. I następuje czas, w każdym okresie było to w różny sposób. Odbywały się żniwa, zbieranie pszenicy. Inaczej było kiedyś, inaczej jest dzisiaj. Wszakże jest część ta, która okazuje się bezużyteczna, kiedy dojrzeje, a tylko ziarno trafia do spichlerza. Ale żeby to ziarno mogło wyrosnąć, potrzebne jest, widzimy, i korzeń, i lodyga, liście, i plewy. Dałby Bóg, aby w naszych sercach było to pragnienie i to oddanie, to posłuszeństwo Bogu, abyśmy mogli okazać się w liczbie tych ziaren pszenicy, które będą zebrane. Tu w polskim przykładzie jest: plewy spali w ogniu niegaszonym. W rosyjskim przykładzie: i solomu sożgut ogniem. Dlatego w jaźni Bożej chciejmy, aby Bóg dopomógł nam przechodzić naszą tą krótkoziemską pielgrzymkę, dokładając wszelkich starań, abyśmy byli wierni naszemu Bogu, na co On nas powołał i przeznaczył, abyśmy w naszym życiu, poświęcając nasz ten czas ziemskiego pielgrzymowania, poświęcali na to, żeby szukać oblicza Jego i mocy Jego, milując Jego całym naszym sercem, aby w naszym życiu Bóg był uwielbiony tu na ziemi i aby, jak powiem w jednej psalmie, żeby Ciebie na wieki w Carstwie sławili moje usta. Dopomoże nam nasz lubiący Gospodź wzrastać w Bożej благодати, im żyć, im наслаждаться, им утешаться и силой Его побеждать все то, что встречаем здесь на земле. Моя борьба мне не под силу, я часто падаю в пути. Пошли мне, Боже, свыше силу, чтоб за Тобой я мог идти. Попросим нашего Господа, чтобы Он укрепил нас, чтобы нам остаться верными Ему до конца нашей жизни. Аминь.